Witam serdecznie. Filmik numer 15 całego cyklu GIMP Plus. Jest to ostatni filmik z tego cyklu. Oczywiście powstaną jeszcze pojedyncze, niezależne tutoriale jako pojedyncze filmy, ale w tym cyklu to jest ostatnia część. No i to, co zapowiedziałem w poprzedniej części, czarna warstwa. Znowu się uparłem, co? Na ten jakiś kolor. Przedtem był szary, teraz czarny. No tak, tak. Wszystko jest przydatne, kochani. I teraz Wam pokażę właśnie na dwóch przykładach konkretnie, dlaczego właśnie jest to przydatne. Spróbuję zmienić oświetlenie, zrobić je bardziej ładne, to zdjęcie ładniejszym, bardziej subtelne, troszeczkę tak według mojego gustu oczywiście. A na drugim przykładzie będzie dodanie promieni światła i efektów światła do zdjęcia zachodu słońca. No dobrze, mamy gotowe filtry oczywiście, to wiadomo, filtry, światło i cień, supernowa, tu wykorzystam jeden z nich też w drugiej części, a teraz efekty świetlne. To jest olbrzymia wada tego filtru, zresztą nie tylko tego, ale innych, że nie ma po prostu podglądu, a tutaj właśnie by się przydał, bo trzeba to ustawić precyzyjnie. Mamy tylko taki mały podgląd tutaj na tej miniaturce. Klikniesz, odśwież, odległość, czyli mogę chwycić za to kółeczko, prawda, i ustawić sobie odległość tego światła od obiektu. Tu jest ustawione 800, 0800, ok. Utwórz nowy obraz. To jest taka opcja, którą zaznaczyłem i wszystkie efekty, które tu ustawię, pojawią się jako nowy dokument, czyli nie zniszczę tego po prostu mojego zdjęcia. No i ustawiamy światło, tak? Czyli mamy jedno albo sześć, jeżeli komuś pasuje, kierunkowe lub punktowe, kolor dowolny możemy wybrać, natężenie, czyli jak intensywne, prawda? Ja tutaj celowo, o proszę bardzo, przesadziłem w tym momencie 1,73, widać jak bardzo świeci to światło. Ustawię takie wartości 1,40, 1,4. OK, dalej położenie, oś X, Y, Z, tak samo kierunek Z, prawda? Kierunek Z na przykład, jeżeli będę zwiększał, to światło jakby zbliża się, prawda? Do twarzy tej dziewczyny, nie o taki efekt mi chodziło, 1,6 jest OK. Mogę zapisać sobie te ustawienia i po prostu je później wykorzystywać. Materiał, czyli albo bardziej jaskrawe, albo jaśniejsze, większe lśnienie, albo większy błysk, lub mniejszy, obojętnie co potrzebujemy. Tu nic nie zmienia, tak jak jest w tej chwili ustawione, tak zostawiam. Mapowanie wypukłości, tu się nie przyda, bo jest to odwzorowanie tekstury jakby przy pomocy światła, prawda? Czyli w tym momencie bym po prostu zepsuł to zdjęcie. No, popatrzcie, kliknę OK, chwilę poczekamy. Z takimi właśnie ustawieniami. No właśnie, tak to wygląda. Czyli no, gdyby ktoś chciał tworzyć swego rodzaju wytłoczenia i inne tego typu efekty, owszem tak, ale tutaj po prostu do efektów samego światła nie ma to zastosowania. Filtry jeszcze raz. Światło, cień, efekty świetlne. Czyli to wyłączam. Tutaj mapowanie wypukłości wyłączam. I ostatnia opcja też się nie przyda. Mapowanie środowiska też nie będzie przydatne. Zatwierdzam. Chwilę trzeba poczekać, program to ładnie przetrawi, ok, przerobi. No mamy efekt światła, chociaż powiem Wam szczerze, że dla mnie po prostu jest to słabe. Samo światło, sama plama światła została dodana. A gdzie cień, gdzie inne rzeczy, które można by ustawić, prawda? Czyli jest to oczywiście do wykorzystania efekt światła. I ja go wykorzystam, pokażę Wam, jak go użyć, aby mieć możliwość właśnie manipulacji tym efektem. No bo co, jeżeli ten efekt teraz jest zbyt intensywny? No ano to, że muszę od nowa robić, tak? Usunąć to i od nowa. Zbyt słaby, usunąć i od nowa. No nie mam innego wyjścia po prostu, źle. Jest to po prostu bardzo złe rozwiązanie. Pokażę Wam kilka takich trików, które pozwolą Wam na zrobienie ładnego oświetlenia, bez problemu, że coś zrobiłem i już nie mogę poprawić. Oczywiście, no może zostawię to, nie będę usuwał, wrócę tylko do mojego zdjęcia bazowego. Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to jest zmiana po prostu cieni.
Tak? Jak widać tutaj na tym efekcie, została dodana po prostu plama. Nic więcej specjalnie, tak? A gdzie cienie? No właśnie. Czyli nowa warstwa. Tworzę sobie nową warstwę i gradient czarno-biały. Chociaż ten czarny kolor zmienię na taki dość ciemny czerwony. O właśnie. Zdjęcia są do pobrania. Link jest w opisie. Wobec tego można używać tych samych kolorów, żeby sobie po prostu przetestować, jak to działa. Czyli OK. I od narożnika w stronę. Biały kolor powinien być po tej stronie, gdzie będzie światło. Obojętnie, jakie inne zdjęcie będziecie mieli, tak trzeba by to zrobić, prawda? Czyli ten ciemny kolor, jeżeli wyłączę widoczność tej warstwy. Tu mam żółty sweter, prawda? Dlatego użyłem ciemnoczerwonego koloru, mocno ciemnoczerwonego. I za chwilę w połączeniu z trybem krycia właśnie mnożenie uzyskałem dość naturalne zaciemnienie, cień. Prawda? Ten ciemno-żółty kolor stał się no, już taki właśnie bardzo zaciemniony. Mocno zbliżony właśnie do czerwonego, ale nie jest czerwonym kolorem. Tutaj trzeba ustawić tak, aby odpowiednio sobie to rozjaśnienie no, jakby ustawić, wypunktować. W którym miejscu ono się po prostu ma zaczynać rozjaśnienie, a tutaj zaczyna się cień. No i ewentualnie jeszcze punktem tutaj pośrednim trochę więcej tego cienia można dodać. Na przykład w ten sposób. O właśnie. Zatwierdzam. Po części cień mam gotowy. Teraz kolejna nowa warstwa. I to już wcześniej pokazywałem. Szary kolor. Szary kolor specjalny o takich parametrach 80, 80, 80. Wypełniam tą nową warstwę. Ctrl przecinek. No tutaj tryb krycia będzie jako miękkie światło. Pędzel, bardzo miękka końcówka, krycie gdzieś około 50, siła też, ale ten szary kolor robię po prostu jaśniejszy. Tak, i pędzel większy, no za duży. I chcę rozjaśnić w tym przypadku włosy. Twarz nie, włosy. Dlatego zrobię to, poprawię to teraz jeszcze ręcznie. Tutaj jeszcze teraz nie rozmiar, a krycie większe. Tak, i jeszcze ten kolorek zrobię jaśniejszym. Ok. Teraz potrzebuję więcej przestrzeni w moim dokumencie. Obraz, wymiary płótna, 984, dodam 400, to będzie 1384, o, źle pisałem, przepraszam. Tak, i tu będzie 1892. I oczywiście przesunięcie, 200, i pionowo też 200. Ma być na środku. Tak jest, dokładnie o to mi chodziło. Teraz tworzę nową warstwę i ta nowa warstwa będzie już miała wielkość nowego dokumentu. Wypełniam ją, wstawiam czarny kolor, wypełniam czarnym kolorem, Ctrl przecinek i tutaj zmieniam jako suma. I jak widzicie, nie ma czarnego koloru. Jako suma czarny kolor znika. Podobnie, choć nie do końca tak samo, jako rozjaśnienie, też go nie ma. Nie ma go też jako przesiewanie. Ale na tej warstwie teraz użyte efekty będą wyglądały nieco inaczej w tych trzech trybach. Dlatego zostawiam jako suma. No i wykonam oczywiście oświetlenie. W tradycyjny sposób, czyli ten filtr. I nic tutaj nie będę zmieniał, poza tylko nie odległość, przepraszam, a intensywność do 1,5 i odznaczę tą opcję bez utworzenia nowego obrazu, po prostu na tej warstwie. Ok, chwilę poczekamy. Ten sposób ma olbrzymią, kolosalną zaletę. Za chwilę zobaczycie.
jest dodany efekt, prawda? Ale czarnego koloru nie widzę. Widzę tylko efekt. To po pierwsze. Po drugie, bez problemu mogę to poprawić. Chwytam warstwę intensywniej. Proszę bardzo, przesuwam tutaj do środeczka sobie. Trzeba tylko pamiętać o tym, tu jest jedyne ograniczenie, że jeżeli wjedziemy oświetleniem na warstwę ze zdjęciem, to będzie widać krawędzie. To jest jedyne ograniczenie. Dlatego zrobiłem dokument większy, żebym miał swobodę manewru, prawda? Czyli proszę bardzo, oświetlenie niech będzie sobie w ten sposób. Oczywiście intensywność krycia, to wszystko normalnie jak z każdą inną warstwą. Skalowanie, obracanie, dowolnie można to sobie ustawiać. Co ja zrobię jeszcze? Zmienię kolor tego oświetlenia. Teraz, już po wykonaniu, dlatego, że jest na czarnej warstwie właśnie. Czyli kolory, barwienie, może inny kolor oczywiście, niech będzie sobie tutaj o taki, o właśnie, właśnie coś takiego, może troszeczkę, no za jasno nie można zrobić, bo zaczyna nam po prostu rozjaśniać się całe zdjęcie, prawda? Wobec tego raczej przyciemnić, tak? A może inny kolor, to trochę brzydko to wygląda. Niech będzie sobie, o właśnie, niebieski kolor. Proszę bardzo. Tak? Czyli może w ten sposób nasycenie też troszeczkę tutaj zmniejszę. Proszę bardzo. W każdej chwili, kolejny plus, w każdej chwili mogę wybrać dowolnie pasujący mi kolor. Tak? I oczywiście można jeszcze poeksperymentować sobie z innymi trybami krycia. Zobaczmy to rozjaśnienie. Nie, tutaj będzie owszem, ale tylko na twarzy. Popatrzcie, prawda? Tylko światło na twarzy się pojawia. To też jest dobry efekt, ale mi chodzi o to, aby było widać światło tutaj z lewej strony. Jako przesiewanie, no, przesiewanie jest też dosyć fajne. Prawda? Też dosyć ładnie to wygląda. Zostanę przy sumie. Oczywiście to jest filtr wykorzystany tutaj. Filtry, światło i cień. No i teraz pokażę Wam jeszcze oczywiście, wyłączę widoczność tej warstwy, jak sobie zrobić takie oświetlenie ręcznie. Czyli kolejna nowa warstwa, też właśnie taka duża, z tym, że teraz już nie musi być czarna, może być przezroczysta. Narzędzie odręczne zaznaczenie obszarów i z narożnika tak mniej więcej wykonuje mniej więcej taką selekcję i do narożnika. Oczywiście w moim przypadku z tej strony to jest, tak? No dobrze, teraz jakiś kolor, też dowolny kolor może być, bo w każdej chwili mogę go zmienić. Wybiorę sobie, o, taki niech będzie lekko żółty i Ctrl przecinek, wypełniam to na nowej warstwie. Ctrl Shift A, zdejmuję zaznaczenie. Trzeba to rozmyć, filtry. Rozmycie gaussowskie, olbrzymie rozmycie. Tak, proszę bardzo, nawet 130, około 130. Świetnie. Tryb krycia, tu jest wiele możliwości. W tym przypadku mamy jeszcze więcej możliwości niż w przypadku użycia gotowego filtru. Na początek może to być pokrywanie albo miękkie światło. Z tym, że w tym przypadku oczywiście głównie twarz będzie rozjaśniona, tak? Tak jak poprzednio. Proszę bardzo, prawda? Wobec tego inny tryb. Można zrobić połączenie ziarna. Bardzo ładnie. I to jest mniej więcej to, co by mnie interesowało. Można oczywiście sobie posprawdzać. Zawsze to polecam, żeby sprawdzać sobie tryby mieszania warstw, bo można naprawdę być mile zaskoczonym, jak przypadkowo można odkryć bardzo fajne efekty. Oczywiście tutaj tak samo mogę w każdej chwili chwycić tą warstwę, proszę bardzo, cała twarz oświetlona, albo tylko prawy policzek, prawda? No, zróbmy to, o właśnie, w ten sposób, że troszeczkę jednak w lewo to przesunę. Intensywność krycia, obracanie, jeżeli słaby efekt, to mogę zduplikować, jeżeli za mocny, no to mogę oczywiście zdjąć krycie warstwy, powiedzmy do 85, gotowe. Bardzo ładnie to wygląda, prawda? Zupełnie inaczej niż to. Niż gotowy, tylko użyty filtr. No na koniec oczywiście, jeżeli już mamy gotowe, warto zapisać sobie jako plik roboczy, tak? Jako XCF. No i później oczywiście na sam koniec
do edycji, do na przykład wysłania na stronę internetową, czy też ukochanej. Polecam. Enter. Trzeba wykadrować po prostu, tak? I mamy gotowe. Zbliżę troszeczkę widok. Gotowy efekt. Popatrzcie. Tak wygląda. Tylko filtr użyty. A tak po no, niezbyt skomplikowanych zabiegach. Kilka warstw i zupełnie inaczej to wygląda. No dobrze. Drugi przykład to jest też użycie oczywiście czarnej warstwy, jak najbardziej w tym przypadku. Do tego, aby ten zachód słońca, no gdzieś wysoko w górach jesteśmy, bo tak mi się wydaje, że to są chmury, chociaż nie jestem pewien do końca. No ale chyba tak to wygląda. Czy jakaś mgła, nie wiem. Dodać tutaj refleks, prawda? Tak jak mamy, byśmy robili zdjęcie i mamy taki refleks obiektywu, prawda? Czyli będzie to użycie tutaj światło i cień. Błysk soczewki na przykład, zobaczymy, albo błyskanie, zobaczymy, coś z tego użyję. No i dodać tutaj promienie tego słońca, żeby było ich więcej. Troszeczkę tutaj takich widać, ale żeby było ich więcej. I tutaj też będzie przydatna oczywiście wartość tutaj większa tego dokumentu, czyli obraz, wymiary płótna 1000, czyli to też dodam 400, to będzie 1400 i tu będzie 1015, tak? I oczywiście 200 i 200, żeby było to na środku ustawione. No, tu źle wpisałem, już widzę, bo tu nie musi być, tu musi być 1400, a nie 14000. O właśnie, dobrze, o właśnie, o to chodziło. No i teraz oczywiście tworzę sobie czarną warstwę. Czyli warstwa większa niż moje zdjęcie będzie. Ustawię kolory bazowe, kontrol, przecinek, wypełnię to czarnym kolorem i tutaj obowiązkowo jako suma na początek. I teraz na tej właśnie czarnej warstwie pędzel, wybieram ten prosty pędzel, który tu jest, gwiazdki. Zbliżę widok, no musi być malutki pędzel, wobec tego go zmniejszam. Kolor może być biały. I tak, stawiam po prostu 2-3 gwiazdki na dole i 2-3-4 może u góry. Ich nie widać, bo one są białe i to słońce też jest białe. Może zbliżę jeszcze widok. O, teraz są widoczne 2-4-5 u góry, 3 lub 4 na dole. Źle, za dużo ich postawiłem. Raz, 2 na dole i na krawędzi tego słońca, prawda? 3 u góry stawiam, tak mniej więcej. Tak, teraz oddalę widok, wybiorę narzędzie tutaj. Filtry, rozmycie, ruchu powiększenia. I z takimi wartościami około 600, ale ten punkt, z którego jest to rozmycie, muszę ustawić tutaj, nie tak, na środku. No mniej więcej. I tu wracam oczywiście do wartości rozmycia, około 600. Nie musi być dokładnie, tak mniej więcej 590. 0,590, tak? Zatwierdzam. Chwilę poczekamy. Oddalę widok teraz. I filtry po prostu. Powtórz rozmycie ruchu powiększenia. Nic więcej. Tu być może zależy od jak duże jest to zdjęcie. Troszeczkę więcej trzeba poczekać. Na dole widać pasek postępu. Prawda? Tutaj dłużej to troszeczkę trwa. Tak jest. Jest to tak, jak sobie życzyłem. Popatrzmy, jeżeli zmienię tą czarną warstwę teraz na zwykłe, to mam taki efekt. Tego typu, prawda? Rozmycie na tej czarnej warstwie. Natomiast jeżeli zmieniam ją na suma, to mam tylko ten efekt, prawda? Światła. Dlaczego zrobiłem ją większą? Nigdy jakby nie możemy mieć pewności, że to rozmycie będzie się dokładnie rozkładało tak, jak sobie życzymy. Dlatego jeżeli zrobimy większy obszar i większą warstwę czarną niż jest zdjęcie, to rozmycie może wyjść poza nasze zdjęcie, ale będzie na czarnej warstwie. Nie będzie po prostu jakby zbliżę widok ten promień ucięty. Tak? Wobec tego spokojnie będziemy mogli sobie
to przeskalować, ustawić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze raz przechodzę do filtry. Jeszcze raz powtórz rozmycie ruchu powiększenia. O właśnie, i to jest efekt, który mnie właśnie interesuje. I teraz popatrzcie, tutaj doszło całkiem do krawędzi, prawda? Ale jak zmienię na zwykły tryb, czarną warstwę, no to mam te promienie ładnie wykończone. One po prostu zanikają, nie są ucięte. O to właśnie chodzi. Dlatego czarna warstwa, dlatego jest to większy obszar, nawet jeszcze większy można zrobić niż tylko 400 pikseli, po to, aby mieć po prostu swobodę teraz przy skalowaniu, czyli właśnie ustawię sobie tak, aby te promienie były widoczne, czyli skalowanie w całości oddalę widok na moim dokumencie. Na moim zdjęciu, przepraszam bardzo. Czyli zróbmy to tak. Przeskaluj. Oczywiście one uciekły mi, nie tam są, gdzie trzeba. Zbliżę widok i teraz mogę, popatrzcie sobie, spokojnie, bez problemu to wszystko ustawić tak, jak potrzebuję. Praca cały czas może być wykonywana, cały czas mogę to ustawiać, przestawiać te promienie, obracać jak mi pasuje, dowolnie sobie tym manipulować, takim efektem właśnie na czarnej warstwie. Troszeczkę słabo widoczne są, czyli prawy przycisk, powiel warstwę. O właśnie, mniej więcej właśnie o to mi chodziło. No i zmiana kolorystyki, proszę bardzo, w każdej chwili, dowolnie. Nie będę za dużo zmieniał tej kolorystyki, może po prostu sprawdzę, jak to będzie wyglądało, jak zmienię na przesiewanie. A właśnie, już jest lepiej. Jest to zbyt intensywny widok troszeczkę, czyli tą warstwę u góry ustawię na około 60. Tak, no i zmiana kolorystyki, to co mówiłem, czyli kolory, barwienie, dowolność, tak? No nie ma tutaj specjalnie co się komu podoba, ale zrobię to właśnie pod kolor, mniej więcej pod kolor właśnie tego słońca, tego horyzontu tutaj, żeby to mniej więcej kolorystycznie pasowało, czyli tak. Nasycenie, jasność troszeczkę ciemniejsze, no przesadziłem, tak, ja nasycenie mniejsze troszeczkę, jeszcze nie zapisałem sobie tego numeru, bo trzeba zapisać go, Ctrl-C i do tej warstwy wykonam oczywiście ten sam zabieg, tak, czyli do tej warstwy też kolor, barwienie, no i ten sam kolor oczywiście, ten sam numer. O właśnie, i to jest mniej więcej to, o co mi chodziło. I teraz jeszcze mogę sobie oczywiście ustawić intensywność. Tak jest. Mogłoby to być w ten sposób. I na kolejnej czarnej warstwie, czyli tworzę nową warstwę u góry, wypełniam ją czarnym kolorem, kontrol przecinek. Ustawiam też jako suma na początek. No, źle zrobiłem. Jako suma musi być. Fajnie. I tu wykonam filtry, światło, cień, błysk soczewki. Nie ten filtr, przepraszam. Chociaż mógłby być, tak, oczywiście, popatrzmy. Światło, cień, błysk soczewki. Z tym, że oczywiście chcę go mniejszym, nie takim intensywnym. I dlatego, że jest na czarnej warstwie, nie ma problemu. Skalowanie. Tym razem wciskam Shift. Ctrl, przepraszam, aby symetrycznie to zmniejszyć. Skaluj. Proszę bardzo, to jest już raz. Kolejna nowa warstwa, czarna znowu. Ctrl przecinek, wypełniam czarnym kolorem. Po raz kolejny jako suma. Filtry, światło, cień. Nie pamiętam, sprawdzę. Błyskanie? Nie. To nie to, nie ten filtr, przepraszam bardzo. Błysk gradientowy. O. Dobrze, o właśnie o to chodziło. Tak jest. Ustawię go sobie tutaj, no mniej więcej
Na środku popatrzmy inne elementy. O, tego typu. Ustawienia. Promień, obrót, pionowy. Przestawimy to mniej więcej na środek. Chociaż nie, przepraszam. Bardziej u góry. Długość wektora. Troszeczkę to zwiększę. Promień troszeczkę zwiększę. O, właśnie, tak. I OK. I teraz po prostu ustawię to w ten sposób. Gotowe. Gotowy efekt. Popatrzcie, wszystko na czarnych warstwach, prawda? Wszystkie efekty. W każdej chwili mogę to edytować, w każdej chwili mogę to obracać, skalować, no cokolwiek, wszystko to, co można robić po prostu z normalną warstwą. W żaden sposób nie jest to gotowy, na stałe przypisany efekt do zdjęcia, z którym nie mogę już nic zrobić po prostu. Enter, gotowe. Proszę bardzo, czyli wyłączę widoczność tych elementów. Może inaczej. Powielę tą warstwę. Wrzucę do góry całkiem. O, to jest zdjęcie oczywiście zrobione jako stok. Pobrałem bez efektów, z efektami. Proszę bardzo. I tak samo na koniec jeszcze. Powiel warstwę, tak? Do góry ustawię, u góry. Zdjęcie zwykłe, bez efektów, z efektami światła na czarnej warstwie i nie tylko na czarnej warstwie, także na przezroczystej, proszę bardzo. Zwykłe zdjęcie po zmianie, subtelniej, ciekawiej, tak mi się wydaje. Troszeczkę lepiej to wygląda. No i oczywiście krajobraz, dodanie efektów światła do istniejącego już zachodu słońca. Dziękuję wszystkim pięknie za oglądanie moich tutoriali. Dziękuję za informacje, za łapki w górę. Jest to bardzo przyjemne, jeżeli widzę ich dużo. Jest to bardzo przyjemne dla mnie, kiedy otrzymuję dużo podziękowań, dużo informacji, dużo wiadomości. I osoby się interesują też tym, co dalej i jak to będzie wyglądało. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to. Zapraszam na mój kanał. Oczywiście w dalszym ciągu tutoriale będą się pojawiały. No może już nie jako kursy, tak jak teraz, prawda, jako grupy, tylko jako pojedyncze filmy.